Dzień dobry, Jan Piątkiewicz, Dobre Rowery, witam Was dzisiaj po raz kolejny i zapraszam Was na recenzję kolejnego roweru i dzisiaj będzie full, dawno nie było żadnego MTB z pełnym zawieszeniem, ale dzisiaj będzie ciekawy full, ponieważ będzie to tańszy i biedniejszy brat rodziny modeli Giant Trends, czyli jeden z modeli z serii Stance. Oto i bohater dzisiejszego odcinka, dawno nie było nic MTB, dawno nie było żadnego fulla, ale dzisiaj dla tych, którzy się bali, że wjedzie jakiś Giant za 15-20 tysięcy, że to będzie dzisiaj jakiś trens albo inny rain, to nie. Dzisiaj propozycja Gianta dla tych, którzy chcą rower MTB, chcą fulla, ale nie mają aż tak wysokich wymagań, jeżeli chodzi o kulturę pracy zawieszenia, a chcą przede wszystkim tego, żeby ten rower był trochę tańszy. No i właśnie taką propozycją są rowery Giant serii Stance, czyli rowery, które wyglądają trochę jak Trends, ale Trendsami nie są i różnica jest diametralna. Nie chodzi tylko o cenę, ale chodzi o zawieszenie. Tutaj nie ma systemu zawieszenia Maestro. Jest bardzo proste zawieszenie. Zwróćcie uwagę, że w porównaniu z Maestro brakuje nam punktu obrotu w tym miejscu i brakuje nam punktu obrotu tutaj. To jest bardzo proste zawieszenie. Dokładnie w tym modelu oparte o komponenty SR Santor. Z tyłu jest Rydon, no i z przodu widelec. To SR Santon, również Rydon w wersji ze sztywną osią, co jest ważne, ponieważ ten rower z tyłu sztywnej osi nie ma. Do tego za chwilę dojdziemy, jeżeli chodzi o charakterystykę tego roweru. Rama oczywiście aluminiowa, ona przednią częścią wygląda jak Trends, ale oczywiście Trendsem nie jest. Mamy wewnętrzne prowadzenie przewodów, mamy matowy lakier w jakże popularnym w tym sezonie kolorze, takim około błękitno-granatowym. Jeżeli chodzi o ramę, w przypadku tego roweru mamy zastosowany napęd 1x12 Shimano Deore, ale jak widzicie, możliwość zamontowania przedniej przyrzutki w tym rowerze istnieje. Jakbyście mieli taką fantazję, przewód też da się wyprowadzić. Mamy jedno mocowanie do koszyka na bidon, tylko jedno, nie ma drugiego, ponieważ to nie zmieściło się przez zawieszenie. No i tak jak mówiłem, mamy napęd Nowa Deorka 1x12 z tą gigantyczną kasetą i to zestawione z korbą Praxisa z zębatką 30T. Czyli taki napęd nastawiony na to, żeby bardzo lekko podjeżdżać, ale z oczywistych względów oczywiście brakuje tej nieco przełożeń do szybszej jazdy po płaskim, ale ten rower no tak naprawdę najlepiej czuje się w trochę trudniejszym terenie, oczywiście na miarę możliwości tego troszeczkę tańszego osprzętu. Tak jak mówiłem, nie ma sztywnej osi z tyłu, jest sztywna oś z przodu i jest widelec, który może nie dorównuje swoim droższym konkurentom, ale w tej klasie oferuje nam przynajmniej tak kluczowe rzeczy jak sprężyna powietrzna i oferuje nam bardzo prostą blokadę, która również działa jak regulacja kompresji, więc możemy sobie go stopniowo utwardzać. Jest taka opcja. No i ma też zintegrowany błotniczek, jakby to kogoś interesowało. Taki feature się tutaj znalazł. Co dalej? Jeden z podstawowych modeli hamulców Shimano, największy jego plus to to, że jest łatwo i tanio go serwisować. Łatwo znaleźć zastępcze klocki hamulcowe, które trochę poprawią siłę działania tych hamulców, natomiast absolutnie nie są to hamulce do jakiejś bardzo, bardzo agresywnej jazdy. No i mamy oczywiście manetkę również Nowe Deore, ale to bardzo proste, ponieważ innej i tańszej manetki do Deore w tej chwili 1x12 nie ma. Sztyca aluminiowa, nie ma tej sztycy regulowanej, w tym przedziale cenowym jeszcze się ona nie znalazła, no ale myślę, że jest to taka modyfikacja, która jeżeli ktoś chciałby ten rower traktować troszeczkę bardziej jak taką trailówkę, jeździć troszeczkę ambitniej, szybciej, bardziej agresywnie, to pewnie przydałoby się tutaj pomyśleć o sztycy regulowanej. Całość nam tutaj wieńczą koła produkcji własnej Gianta, obute w opony Maxis Forecaster, szerokość 2,35, czy jak na dzisiejsze czasy, raczej skromnie bym powiedział. To jest taka opona w dzisiejszych czasach o tej szerokości prawie że z pogranicza cross country. Oczywiście da się tutaj bezproblemowo pozbyć dętek i jeździć na tubelessie. Jak widzicie, obręcze i wentylki są już na tę okoliczność przygotowane. Na koniec tradycyjnie kwestie rozmiaru, plusy i minusy. Jeśli chodzi o rozmiar, to jest LK, ten rower na mnie w tym rozmiarze byłby za duży. Raczej wybrałbym M-kę. Pomimo trendów, które dzisiaj obowiązują, pomimo tego, że rowery trailowe kupujemy coraz dłuższe, bo łatwo je dopasować do naszych preferencji, wtedy zwłaszcza dla osób, które lubią rowery takie bardziej, powiedziałbym, stateczne, bardziej stabilne, to wtedy ten większy rozmiar jest fajny.
Natomiast w przypadku tego roweru ta L-ka mi przeszkadza, zwłaszcza z tym mostkiem ustawionym bazowo do góry. Ja bym ten rower, jeżeli bym go pod siebie konfigurował, na pewno zjechałbym z kokpitem w dół, odwróciłbym mostek i uzyskał taką troszeczkę bardziej charakterystykę z pogranicza cross country, ale tak czy siak wybrałbym M-kę. L-kę polecam powyżej 1,80 m w przypadku tego roweru. M-kę tak gdzieś od 1,72-1,73 m już można powoli się z tym rozmiarem, moim zdaniem, mierzyć. Jeśli chodzi o plusy i minusy tego roweru, no plus, że istnieje, plus, że mimo wszystko ta rywalizacja wśród producentów na modele z pełnym zawieszeniem trochę tańsze się rozkręca i tych rowerów jest coraz więcej, aczkolwiek nie da się ukryć, że wszystkie te główne marki, duże marki mają godnego albo wręcz czasami deklasującego rywala w postaci Fuli z Decathlona, które w tym przedziale cenowym no, dają po prostu dużo więcej, jeżeli chodzi o sprzęt. Więc największym plusem Stensa jest to, że ten rower istnieje, że daje nam wybór, że nawiązuje do bardzo, bardzo udanych modeli droższych, trailowych, natomiast oczywiście ogranicza je przez dużo prostszy, mniej efektywny system zawieszenia. Jeżeli chodzi o plusy, to też moim zdaniem Deore 1x12. Ja wiem, że ktoś powie, że o, w tej cenie Deore kiedyś to SLX-y były albo X-Teki. No prawda jest taka, że nowe Deore 1x12 niczym nie ustępuje, jeżeli chodzi o amatorską eksploatację, starszym grupą SLX, a nawet X-Tekowi sprzed paru lat. Bardzo duży zakres dostępnych biegów, wszystkie plusy i wszystkie minusy napędu z jednym blatem. No i tutaj od razu przechodzę do minusu, czyli jeżeli chcielibyście na tym rowerze jeździć szybciej, dacie sobie jakieś lżejsze opony, to na pewno ta zębatka 30T będzie dla Was za mała i po prostu będzie tych biegów i twardszych przełożeń Wam brakowało, więc na pewno jest to element do modyfikacji. Jeżeli chodzi jeszcze o minusy, brak sztywnej osi tylnego koła, jeżeli chcielibyście ten rower modyfikować na przykład o jakiś fajny zestaw systemowych kół markowych, to też będzie problem, żeby kupić komplet taki, który będzie w przypadku tylnego koła pod zwykłą ośkę, a nie pod ośkę sztywną.